Call of Duty o podtytule, pomimo futurystycznej otoczki, nie jest złą grą. Wizja przyszłości jest bardziej przekonująca niż w Black Opsie 2, a odjazdowe gadżety, choćby w postaci egzoszkieletu, nie przeszkadzają dobrej zabawie, przynajmniej w trybie single player. Oprócz dynamicznych i efektownych starć na ogromną skalę, w tytule nie brakuje misji, w których akcja przypomina filmy z Danielem Craigiem jako Bondem. Ogromnym plusem jest fotorealistyczna grafika, która i dziś robi wrażenie, oraz Kevin Spacey, znany z roli Franka Underwooda w House of Cards, który udowadnia, że potrafi grać niejednoznaczne postaci. Dlatego boli fakt, że samo zakończenie gry nie zostało najlepiej poprowadzone. Twórcy ze Sledgehammer Games powinni jednak odpokutować za fatalną optymalizację silnika i kilka innych błędów. Mimo to Advanced Warfare otrzymuje ode mnie 8 z ogromnym minusem. Order the Call of Duty Advanced Warfare Day Zero Edition and get 24-hour early access, double XP, 2 custom weapons and the advanced arsenal. PS. Serdecznie zapraszam do subskrypcji moich kanałów. Kliknijcie, a nie pożałujecie.